Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 6. Przepraszam, ten początek taki byłem skołowany, bo kliknąłem przycisk do nagrywania i nie zaskoczyło. Byłem dosyć zdziwiony tym wszystkim. No ale cóż, już jesteśmy w grze z powrotem. Tutaj sobie tylko zbudujemy jeszcze portal miejski. Tutaj chyba została jakaś pierdółka właśnie, coś w stylu takiego. Czyli bez napinki. Tak, karło widziałem, że miał jeszcze punkt ruchu. A my sobie wrócimy jeszcze tutaj. Coś tam do poczyszczenia pozostało, to może po prostu wyczyśćmy, żebyśmy już to mieli z głowy. Nie będziemy musieli się już potem przejmować zupełnie. Wojska nie potraci. Muszę sobie włożyć w głowę, żebym rekrutował to wojsko, bo potem gdzieś mi to wypadnie i będę cały czas o tym zapominał. Zostaw, jeżeli uciekają. Dobra, i mamy wgląd w was. Dość niski. Lamasu, Javet. Powiedzmy się 7 poziom. To już będzie ciężej. Grobowiec. Tu już Giorgie. Dobra. To wiemy. Czyli nasz finałowy boss to będzie w takim razie... naszym finałowym bossem będzie, zakładam, że Giorgie. A my najpierw po prostu będziemy musieli się pewnie zająć tymi renegatami, tak? 300 duchów? Kurwa, nie mało. Was nie mogę wskrzeszać, jeśli nie pamiętacie. I 12 poziom. Bardzo miło. Rzuć okiem na zdolności. No chciałbym ciebie na pewno. Przywództwo na dwójkę to jest zawsze miła rzecz. Jak w ogóle z przywództwem stoimy? Na 12... Nie aż tak dużo, jak się bym spodziewał, że powinniśmy mieć. Może też nie dlatego, że nie mamy jakoś specjalnych artefaktów. 53 dziewczyny. No kurde, jak najbardziej. W pytkę bym powiedział. Oddaj turę. O, jest i oponent biegnie do nas. No będzie musi się wyteleportować, ale to nie problem, pamiętajcie. Zaatakuj. Tu nie chciałbym niczego stracić. Dobrze, cieszę się. 53 oddziały typu kapłonka do nas doszły. Oj, nie. Nie. Tak nie robimy. Przede wszystkim to tak. Te kapłonki moje małe to ściągnij. Dobra. No i poza tym jest dobrze. Yo. Bang! Jak ty, z czym ty dajesz? Masz wyssanie? A, ty po linie atakujesz w taki sposób. A swoich atakujesz tym? Zrób tak. Fajne. Dobre to było. Ognio złota tarcza. Dobra, okej. Oddaj turę, bo teraz ten powinien mi wjechać tutaj, dokładnie. My zbierzemy tutaj tych kilka rzeczy. Dobra. No i go. Jesteśmy w zameczku. Daj mi tych żołnierzy. Swoją drogą możemy użyć monumentu objawienia sobie. Bo z tej strony jeszcze nie mam podglądu, co tu się znajduje. O, forcik to jest zamiedzą zaraz, z tego co widzę. Moglibyśmy go w dużej mierze hapnąć sobie tak dosyć łatwo. Okej, dobra, jest i nasz oponent. Wojska to my nie traciliśmy ostatnimi czasy. Więc tylko weźmiemy co mamy. No przede wszystkim zwiększyła się znacząco nasza liczba kapłanek. To jest bardzo na plus, bym powiedział. Na odwrót, Ignacy. No 80 kawalerii to jest coś, co naprawdę... Myślę, nie mam się specjalnie czego wstydzić. Rzuć jeszcze okiem na jedno miejsce. Bym poprosił tutaj i tutaj. Kurde, złotodajna skrzynia. Szczerze mówiąc... Czy jakoś się tym jaram? 1000 złota. No jasne, spłaca się szybko, ale... nie narzekam na surowce za bardzo. No jest i kolejny gałgan. Dobra, przymierze umiaru widzę, że
umiarkowanie atakuje. Tak, pojedziemy was. Kilka tam gryfów poszło jeszcze. To też specjalny problem nie jest. Tam żeś sobie pojechał. Dobra. Ach, jak już jesteśmy. Nie spojrzałem na daty, słuchajcie, że faktycznie to jest ostatni dzień tygodnia. No cóż, mój błąd zatem. Może sobie woja. Wiem, że mogę przesunąć bohatera, ale to mi tam... Nie wiem, czy mi układ poprzestawia. Znaczy, jakby ten układ miał znaczenie jakiekolwiek, to tak, to może wtedy. Oddaj turę. Halo, panie umiarkowany. Gryf cesarski. Dobrze. Zajmę się zamek najpierw. Dobra. Was to jeszcze wskrzeszam, więc w ogóle... No i teraz wy. Was wskrzeszam, was tym wskrzeszam. W ogóle luźno. Zróbmy to tu. Aiglaje nie mogę? Przedowożę Aiglaje też tu wskrzeszam. A, Aiglaje nie. Okej. Okay. No dobra. To już wiem. Przynajmniej. Dobra. Tu mogę wskrzesić kapłanki, żebym nie zapominał oczywiście o tym, nie? Nie tu Ignacy, tylko tu. Drogie to, ale może się przydać faktycznie. Dobra, mamy teraz troszeczkę więcej wglądu w teren. Och, władcy nagów, tu jakaś wataszka do pojechania. I tu mamy kopalnię kryszteksu, tutaj jeszcze jakieś jednostki, coś tu za artefakt jest, tego nie do końca wiem co to będzie. Kilka pierdółek do pozdobywania. Mrowie. Siedziba najeźdźców, to jest fajne. Znaczy fajne. Bywa przydatne, o tak bym powiedział. Żywiołaki ziemi horda to zdecydowanie nie jest coś, czym powinienem się specjalnie przejmować. Nie, no błagam was, no. Przecież to są żywiołaki ziemi, no. Weź mi przypikuj tutaj. No spryciarz ciebie. Z tym ci mogę dojechać? Nie mogę. Załóżmy, że tak. Jedenastu w dół. Całkiem nieźle. O, to będzie fajny atak. Spoko. No może tobą przywalimy w takim razie. Tobą czy tobą? Załóżmy, że tobą. Jo. Teraz ty. Czemu oddałeś? Nie wolno tak robić. Mogę tam zostać, tak szczerze mówiąc. No to trzeba cię uleczyć. No to papa. Nie, no fajnie się ludzikami gra przy staniu. Co? Okej. Okay. Dobra. A używałem w tym tygodniu? A, dwa dni, dobra.
No nie wziąłem hełmu, halo. To jest do walki na morzu, więc niespecjalnie mnie to obchodzi. No wy jesteście raczej... Spoko, dobrze, cieszę się. Ojej, nie sprawdziłem, co to był za achievement. Miał ładną nazwę. Nie wiem, co zrobimy, użyjemy ulepszonego. Dobrze. O, nie ponoszę kar za odległość. To jest na ramię. Szyja. Stopy. No to jest chyba rękawica. Kup to tam, drogie to nie. A, to jest ramię. O, dobra. No to sprzedaj. Tego nie planuję używać. Możesz sprzedać, to możesz sprzedać. Są grosze jakieś, więc... Ale to chętnie kupię. A ty byłeś co? I cztery domocy magiczne. No na pewno lepsze to niż to. Tej ognia złotej tarczy zdecydowanie nie potrzebuję. Wolę już łuk. Nie, że moi strzelcy potrzebują jakieś tam... moi strzelcy niespecjalnie potrzebują tego nawet, więc... Może i to był błąd. Tak... Zaczekałbym dwie tury. I po prostu wziął wojsko i pocisnął ich. Cóż to było? Ach, tydzień siarki, ale nie została odnaleziona. Wykorzystanie jej. Dobra, tak, 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 tak. Tak i tak. Następnie idziemy tu. No weź to zrób w końcu, żeby mi to już nie wadziło. Wskrzeszania nie ma co używać. Ciebie bym chętnie użył. Użyłem już? O Jezu, użyłem na mapie. Dobra, trudno. Podstawówka. I pójdziemy tu. Dobra, oddaj turę. No to będziemy musieli walczyć. Znaczy to bez znaczenia, tak? Ta walka jest taka dosyć generalnie prosta, bo niezależnie co tu stracimy i czy stracimy, nie robi to nam żadnej różnicy. Więc specjalnie nie widzę potrzeby używania jakichś czarów, które za bardzo będą mi wykorzystywać manę. Pikowanie. Pewnie w gryfa. Któż to jest? Westalka. To może nie. A wskrzeć go teraz. I z aniołem stróżem. Dawaj. Sześciu aż. Teraz tu. A, na kurwia. No jak zły, nie? Teraz w ciebie załóżmy. Jesteś w stanie jakoś przeszywająco zaszyć ich? 49,70. No, to jest mocniejsze. Ja chcę tak. Dawaj tam. No nie. Co ja teraz zrobię? Zostawmy mu ruch na początek. Jeszcze raz. Wtedy teraz kapłanki pewnie dostanę, tak się to skończy. Brawo. To przytomnie mu spuścimy w pierdol. O, bardzo dobrze, powinno zabić. Dobra, ty sobie daj defend, ty wleć. Nawet zobaczcie, specjalnie nie potraciłem wojska w tej bitwie. Gdybym się jeszcze bardziej pewnie skupił na leczeniu i tak dalej, to nawet by pewnie wyszło bez strat za duże. Bez znaczenia.
Tak, tędy musimy wyjść. No, tędy trzeba wyjść. Herb męstwa. Murowie duchów. Faktycznie ci wrogowie tutaj rosną w tempie kwadratowym, bym powiedział. Oddaj turę. Nie wiem, czy będę w tej kampanii nowego bohatera dostanę. No powinienem takiego tego Kilberna może, nie? To było fajne nawet. Zbrojmistrza bronią się w wąpierze. Nie no, błagam was. Niczego nie musimy tracić. O, dziadku. Siekaj tak. Teraz tak. Bardzo dobrze. Dawaj. No to gdy trochę nadarłem na pofrunie. No bardzo ładna jest ta animacja, podoba mi się. No i Aglaja. Dobra. No idzie nawet prościej niż się spodziewałem. Jakbyśmy się skupili na tej armii i faktycznie grali bitwa po bitwie, to... To nawet nie sądzę, żebyśmy wiele tracili w czasie rozgrywki. Wiecie co? Tak patrzę na to, ja nie widzę żadnych specjalności, które mnie tak mega jarają. Chciałbym mieć kontratak trzeci na przykład. Przywództwo chciałbym mieć na trzecim poziomie. Zaczekałbym sobie, chyba że jeszcze to bym wziął. O, to jest w sumie nie głupie, bo to jest generalnie zawsze przydatne. 10% więcej obrażeń w tym dużym to jest... Ciężko na tym wyźle. Dobra, jeden gryf już odpuszcza. Ciężko na tym wyźle. Takie odnoszę wrażenie. Kolejne mrowie szkieletów? O, zostaw. Może się przyłączyć. To by było to. O, żywiołaki ciemności. O, jest i zamek, patrzcie. Oddaj turem. Co tam na drogowskazie? Białogrzywy na północ. Ten znak wskazuje drogę do baronerii zwanej znanej ze wspaniałych koni. Sam baron, choć podeszły wiekiem, zgodnie z tradycją jeździ tylko na białych wierzchowcach. Często mawia, że jedynym w pełni godnym zaufania człowiekiem, jakiego kiedykolwiek zna, jest jego własny koń. Aha. Czemu jeszcze nie mam aniołów? Zaatakuj. Jezus Maria. Ale wjeb. Tutaj możemy coś stracić. Pokaż tylko co. Do wskrzeszenia, 8 gryfów. Lady Ivano, zbuntowałaś się przeciwko mnie wyłącznie dla przygody i wrażeń. Hej, halo. Brygałeś. Choć doceniam twoją niezależność i odwagę, to w moim księstwie nie ma miejsca dla kobiety, dla której jedynym bóstwem jest ona sama. Masz tydzień, żeby opuścić księstwo. Dobra. Zapomnij o ich wolnym przymierzu. Jak przejdą tędy demony, nie zostanie z niego nawet wolna drewutnia. Minął lata, zanim nadciągnął demony. Co mam robić do tego czasu? Spraw, żeby obawiali się czegoś bliższego niż demony. Pokaż im, na co cię stać, bo chyba o tym zapomnieli. Pokonaj Iwanę. Dobra, to mamy zrobione. Dlaczego tu jeszcze nie masz tego budynku? Ja się pytam. Przy ołtarza wskrzeszenia. Dobra. Może dlatego tak przegrywałaś. Dobra, tu jest czysto, tu jest czysto. Mamy jedną kopalenkę tu przejętą. O, kilka przyjaznych gryfów, patrzcie. Czemu oni tego nie zabrali? Sure thing. A wy? Watacha zaciekle wroga. No to już może mniej przyjemne. Tu jest jakaś gówniana nagroda. Tarcza niebios. Jezu, jak to działało? Zabij mnie, nie pamiętam. Tu byśmy trochę pobudowali wojska, bo mój przeciwnik był chyba trochę głupkiem. Czy te gryfy są tu ulepszyć mogę? Jutro ewentualnie. No dobra, to dawaj. To będzie ciekawsze. No miał się nawet ulepszony. To co? Spoko. Pokaż tak to. No to teraz wy jeszcze. No nie, no aż taki strat to nie potrzeba.
Ty nie walcz lepiej. Wiem, że mnie strzelisz. No ale kij w to. Jebem na to. I nawet może mocno. Okej. Wszystko w ciebie w takim razie. Tędy? Tędy. A no, kontrataki bonusowe. O, żeś zawalił. Opa. Pięknie, żeśmy ich porobili. XP jest mój. Tutaj się buduj, już się budowałem. Zbudowałem. Dobra, oddaj turkę. Mam chyba lepsze. To jest dlatego. Może to i nawet nie jest głupie. Ale szczerze, kim ty jesteś? No dobrze. 14 poziom, teraz już bym oszczędzał. Setki, to zostaw. Wartownia wojenników, jak najbardziej na propsie budyneczek. Miły, przyjemny. Zdecydowanie ciebie. Chociaż może tamten miałby większe przełożenie na pole bitwy. To znaczy, chodziło mi o fortyfikację wyższego poziomu. A może po prostu go zróbmy teraz i będziemy mieli to z głowy. Tak, fortyfikacje jak najbardziej. Tu zrób po prostu max wojska. Dwa strzały ulepszyć. No, armia rośnie ładnie, naprawdę. Kurde, ta mechanika ich praktycznie taka nekropolina, którą posiadają, jest... Chyba całkiem mocnym ścierwem, no. Góra Woron na zachód. Miasto Góra Woron, zwane czasem Krótszą Górą, przeżywa prawdziwy rozkład od czasu zakończenia 6 dekad temu... Sześć dekad temu krucjat przeciw orkom. Powiadają, że miasto bogaci się jest coraz popularniejsze, gdyż jego gospodarka w żadnej mierze nie była nigdy oparta na pracy niewolniczej zwierzę ludzi. Ten drogowskaz to świadectwo tego bogactwa, wyrytego w rzadkim czerwonym granicie, z którego zwykle wykonuje się tylko nagrobki dla szlachetnie urodzonych i kominki dla królewskich komnat. Miasto to uważane jest za drugą stolicę księstwa Gryfa. To miasto? Czy jakiś Vlaki Dry? O, nie odkrywałem mapy w tym tygodniu, jeszcze zapomniałbym. O Jezus Maria, wy. Jak ja was nienawidzę. Dobra, zrób sobie ten monumencik objawienia i też możesz sobie podkrywać troszeczkę. Załóżmy, że najpierw tu. Teraz stąd monument objawienia bym poprosił. Nie wiem, odkrył gdzieś... Na przykład tu. O! Griczka. Spowiednik. I Maximus. Ja muszę dojechać kogo? Griczka jeszcze? Znaleźć ukryty dom na pewno. A, Griczkę, dokładnie. I Igora. Dostaniemy hełm strażnika. W pytkę. Tutaj nic. No i sobie oponenci. Dwóch się was widzę zjawiło od razu aż. Nieszczęścia chodzą parami, co? O, Cordelia. Moja droga Cordelia. Tu jest jakiś posterunek. Dobra. Jeśli tak sobie życzysz, to ja poproszę lepszy portal miejski. Siema. Tu cokolwiek było? Sprawdźmy jeszcze artefakty. Szalasy odporności. U, 10. Nie głupie. Dobra, na razie nic. Wiecie co? Myślę, że to już resztę zrobimy w następnym odcinku, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się już jutro o godzinie 15. Ja wiem, na co byliście wy. I tyle. Pa, pa.